Cześć i czołem, trochę późno, dlatego tylko najważniejsze rzeczy o Honor 8, ale już teraz mogę powiedzieć, że w swojej cenie jest to mega ciekawe urządzenie, ale po kolei. Honor 8 sprostał wymaganiom designerskim, jakim stawia przed nim rok 2017, mimo że jest starszym smartfonem. Front, jak i tył jest zaokrąglony, chodzi oczywiście o szkło. Na froncie 2,5D z tyłu, 15-warstwowa powłoka ceramiczna z efektem 3D. Przyznać muszę, że wygląda to kapitalnie, szczególnie w wersji niebieskiej. Na minus fakt, że materiał się rysuje i nie trudno zarysować obudowę. Honor chwali się, że skaner rozpoznaje nasz palc w 0,4 sekundy. Słyszałem takie bajki wiele razy, ale teraz to nie jest marketingowa bzdura. Skaner umieszczony z tyłu obudowy jest niesamowicie precyzyjny i szybki. Przykładamy palec, pyk, ekran odblokowany. Za jego pomocą możemy sterować smartfonem, na przykład ściągnąć belkę powiadomień przesunięciem palca w dół po czytniku. Mogę go spokojnie porównać do tego z Huawei P9, a to już nie lada komplement. Jedną z najważniejszych ciekawostek jest port pod czerwieniem. Zazwyczaj nie ma go w urządzeniach albo jest tylko w topowych smartfonach. Dobra, ale po co nam? Ano do sterowania czym tylko możemy pochwalić się w domu. Klimatyzacja, projektor, telewizor, dekoder, aparat i wiele, wiele innych. Producent mówi, że jest w stanie obsłużyć 230 tysięcy urządzeń. Pochwalić muszę bardzo ładną szatę graficzną. Jeżeli ktoś ma w swoim domu nieco więcej nowoczesnej elektroniki, to może zainteresować się tą funkcją. W swojej cenie Honor 8 jest zaskakująco wydajnym urządzeniem. 4 GB RAM 8-rdzeniowy Kirin 950 o taktowaniu 2,3 GHz. Od siebie powiem, że wielozadaniowość to czysta przyjemność. Raz nie wiadomo dlaczego smartfon totalnie mi się przyciął, na nic nie reagował, trzeba było go zrestartować. To jedna taka historia, jaka przytrafiła mi się podczas testów. Oprócz tego jest nienagannie. Muszę wspomnieć, że nie mamy dostępu do baterii, ale to już chyba nikogo nie dziwi. Byłem niezwykle zaskoczony, gdy okazało się, że ekran to nie jest Super AMOLED. Barwy są bardzo mocno nasycone, niczym w AMOLEDach. Jest wysoka jasność, ale zgranić muszę szybkość adaptacji czujnika światła, bo jest strasznie leniwy i reaguje wolno. Poza tym do ekranu nie mogę się doczepić. 5,2 cala, Full HD, IPS, a wrażenia są, jakbyśmy obcowali z topowym displayem. Wspomnę jeszcze o technologii iCare, która wieczorem i w nocy odfiltrowuje kolor niebieski w celu redukcji zmęczenia oczu. Bardzo polubiłem tę funkcję już w iPadzie, więc tym bardziej jestem zadowolony z jej obecności w Honor 8. Dwa obiektywy niegdyś służyły do robienia zdjęć 3D. Pamiętacie może LG Swift 3D? Ale teraz czas się zmieniły i nieco inną rolę spełniają podwójne matryce. W Honor 8 jedna odpowiedzialna jest za rejestrację obrazu z kolorem, druga za obraz monochromatyczny. Dzięki temu smartfon jest w stanie wyłapać więcej szczegółów swoim 12-megapikselowym obiektywem, albo raczej obiektywami. Honor postawił bardzo mocno na foto, bo znajdziemy na pokładzie również hybrydowy autofokus, tryb profesjonalnych zdjęć, tryb profesjonalny wideo z możliwością nagrywania Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Mogli pokusić się o 4K, ależ nie marudzę. Jest sporo różnych innych trybów jak malowanie światłem czy skaner dokumentów. Co do zdjęć, to jest mega dobrze nawet w słabym świetle. Nie bolą po oczach piksele, ale szczegółowość nie jest topowa. W swojej cenie jest to i tak silna propozycja. Właśnie, cena to jest chyba najmocniejszy punkt tego urządzenia. Nie chcę mówić konkretami, bo cena cały czas się zmienia, dlatego zajrzyjcie koniecznie w opis, tam znajduje się link do sklepów. Mając na uwadze, że obecnie jego największym konkurentem jest A5 2017 czy LG G5, to przyznać trzeba, że Honor 8 daje radę. To tyle na dziś. Jak wam się podoba Honor 8? Może macie go? Czeka na wasze przemyślenia o tym smartfonie. To było 7 najciekawszych rzeczy według mnie o 8. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i pozostawienia dzwoneczka, aby nie ominęło was inne produkcje. Social w opisie. Bajo!